Witam Państwa serdecznie, z tej strony Krzysztof Kamiński, jest to program Co Nowego u Złotego. A zaczynamy od euro. Z euro najwięcej się dzieje ostatnio i z euro będzie też najwięcej się działo w dniu dzisiejszym. Otóż wczoraj poznaliśmy indeks PMI dla przemysłu oraz usług, zarówno z Niemiec, czyli z tej, można powiedzieć, kluczowej gospodarki dla strefy euro, jak również z całej strefy euro. No i tutaj pojawiły się pewne komplikacje, bądź powiedzmy wprost problemy. Mianowicie indeks PMI dla przemysłu już 43,1 punkta w oczekiwaniu na 45,2, jeżeli chodzi o rynek niemiecki. Natomiast z kolei rynek usług wyszedł 55,4 w oczekiwaniu na 55,3. Czyli wyszedł delikatnie lepiej, niemniej jednak przemysł w strefie euro również zaskoczył negatywnie od 46,4 w oczekiwaniu 47,6. Pokazuje nam tutaj cały czas to spowolnienie przemysłu, tym bardziej, że poziom 50 punktów, jeżeli chodzi o PMI, jest poziomem kluczowym. Wszystko, co jest powyżej 50 punktów, jest odbierane przez rynek jako pozytywne, natomiast w przypadku znajdowania się poniżej tego poziomu pokazuje jednak jako negatywne, wskazuje na problemy właśnie związane tutaj z danym sektorem. Także w związku z tymi odczytami pojawiły się pewne opinie czy też prognozy, że już w dniu dzisiejszym EBC mogłoby obniżyć stopy procentowe. Przypomnijmy, że w dniu dzisiejszym będzie decyzja w sprawie stóp procentowych zarówno stopy depozytowej, jak również tej głównej stopy refinansowanej. Stopa depozytowa oczekiwana jest na poziomie 0,40% i oczywiście stopa refinansowa poziom 0%. W momencie, kiedy miałby Europejski Bank Centralny obniżyć stopę procentową, chociaż już o tej głównej refinansowanej, wówczas doszłoby do zejścia poniżej zera, czyli mielibyśmy do czynienia właśnie z ujemnymi stopami procentowymi, co oczywiście znamy z ostatnich lat z ekonomii, że takie rzeczy również występowały, również oczywiście występowały i wiemy, że się zdarzają. Także patrząc też na wykres euro PLN-a, możemy oczywiście zaobserwować, że znajdujemy się na poziomie 4,25-31, co de facto pokazuje nam pewną taką na razie stagnację, ponieważ wcześniej z euro nieco podbiło, biorąc pod uwagę gorsze wyniki z Polski. Natomiast jednak oczywiście po tych PMI-ach, kiedy pojawiły się te prognozy, oczekiwania, że tutaj mogłoby dojść do obniżek stóp procentowych, znowu gdzieś tam zaczyna euro PLN atakować ostatnie lokalne dołki, do których jeszcze trochę zabrakło, mianowicie ponad 1 grosza, 4,24,40. Tu jest ten poziom, gdzie możemy mówić, gdzie ewentualnie tutaj mogłaby cena się nieco odbić i zyskać na wartości. Natomiast tu jest duże prawdopodobieństwo zejścia tego poziomu. No i teraz pytanie jest takie może nie tyle co do samej stopy procentowej, ponieważ tu jednak pomimo tych prognoz, co się pojawiły wczoraj, że być może podejmą jakieś tego typu działania, raczej rynek właśnie spodziewa się utrzymania stóp procentowych na poziomie 0%, co zresztą też Państwu wspomniałem o tym przed chwilą. W związku z czym tutaj nie tyle może sama stopa procentowa może wiele namieszać, ale też komunikat. Oczywiście w sytuacji, kiedy obniżyliby te stopy procentowe, no to wówczas trzeba się liczyć z tym, że złoty się mocno umocni i euro straci na wartości. Także też trzeba oczywiście być tego świadomym, wszyscy ci z Państwa, którzy są eksporterami, ewentualnie trzymają jakieś zaskórniaki w euro, myślą nad sprzedażą, to muszą mieć tego świadomość. To jest jeden element. Natomiast jakby druga kwestia jest sam komunikat ze strony EBC. W sytuacji, kiedy pojawi się komunikat mówiący, jakie są plany na przyszłość oficjeli banku centralnego, to też może przyczynić się do nieco osłabienia euro. Natomiast jakby ten gołębi wydźwięk jest już nieco w cenach, także tutaj pytanie jest, czy jednak coś będzie namieszane w związku ze stopami procentowymi, czy może jednak zostaniemy na poziomie, który jest obecnie i którego spodziewa się rynek. To oczywiście wszystkiego tego dowiemy się o godzinie 13:45, będzie odczyt dotyczący stóp procentowych, a o 45 minut później, o w pół do 14:30 konferencja prasowa. Czyli tutaj wówczas ewentualnie 14:30 na EuroPLN może się najwięcej namieszać, pod warunkiem, że 13:45 będzie w miarę stabilnie. Oczywiście wcześniej o godzinie 10 mamy indeks Instytutu IFO z Niemiec, natomiast jakby tutaj, biorąc pod uwagę dzisiejsze wydarzenia,
aż tak wiele nie powinien namieszać. Ten indeks, nawet gdyby był odczyt nieco gorszy niż prognoza 97, natomiast oczywiście no, w sytuacji, gdyby był jakiś tam diametralnie niski, wtedy mogły pojawić się jakieś problemy, ale to oczywiście najważniejsze przed nami to stopa procentowa. Dobrze, przejdźmy dalej do USD/PLN-a, bo trochę tutaj rozgadałem się na temat euro, ale to dlatego, że dużo się dzisiaj na nim będzie działo. Dolar. Wczorajsze odczyty indeksu PMI dla przemysłu również były tutaj wstępne oczywiście odczyty. Były in minus, mianowicie 50 punktów w oczekiwaniu 51,4, PMI dla usług 52,2, oczekiwanie 51,6, czyli nieco lepszy niż spodziewał się rynek. Natomiast tygodniowa zmiana zapasów paliw, dokładnie zmiana zapasów ropy, pokazała minus 10,8 miliona baryłek w oczekiwaniu na minus 4,1. Czyli to pokazuje nam, że te zapasy diametralnie maleją. Także tutaj to można zaobserwować i to oczywiście ma duży wpływ na zachowania rynku ropy. Natomiast oczywiście też ropa jest kwotowana w dolarze. To wpływa, umocnienie się dolara względem ropy, czy też osłabianie wpływa też pośrednio na inne waluty. Takie są zależności, o czym zawsze warto pamiętać. Także w dniu dzisiejszym 14.30, tak jak kiedy będzie konferencja prasowa Europejskiego Banku Centralnego, będą w Stanach Zjednoczonych publikowane zamówienia na dobra bez środków transportów. Są to dane wstępne z miesiąca na miesiąc, oczekiwane 0,2%. Zamówienia na dobra trwałego użytku wstępne 0,7%. Tego się spodziewa rynek. I oczywiście wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, czyli 217 tysięcy oczekiwania rynku. I tutaj oczywiście tu w przypadku tych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, tu może jakby najwięcej wywołać nieco zamieszania względem tego, względem samego dolara, także proszę mieć to na uwadze, a jeżeli dodatkowo jeszcze Państwo gdzieś tam próbują jakieś operacje, czy to na euro, czy to na dolarze, to proszę pamiętać, że 14.30 jest takim w dniu dzisiejszym, takim istotnym i gorącym momentem, gdzie po prostu wszystko może się tam zdarzyć, także oczywiście proszę mieć to na względzie, planując dzisiejsze jakiekolwiek transakcje, czy to kupna, czy sprzedaży, czy też ewentualnie Państwo myśleliby o jakiś zakupie bądź sprzedaży kontraktów. Dobrze, przejdźmy teraz do, jeśli tylko oczywiście wspomnę o samym dolarze, 3,82 teraz próbuję podbić do tego poziomu. Tu oczywiście jest poziom, w którym może cena nieco stracić na wartości, ponieważ jest taki kluczowy punkt, można powiedzieć, tak zwanego oporu. Natomiast po pokonaniu tego poziomu jest duże prawdopodobieństwo dojścia do 3,86. Także dzisiejsze dane też oczywiście mogły mieć wpływ na pokonanie tego poziomu przez dolara, bądź też nie. I teraz przejdźmy do funta sterlinga. Wczoraj oczywiście zaprzysiężony premierem został Boris Johnson, po tym jak złożyła Theresa May rezygnację. I oczywiście, tak jak się wszyscy spodziewali, Boris Johnson zapowiedział, że do końca października tego roku dojdzie do Brexitu i oczywiście też zapewniał, że no deal Brexit, czyli Brexit bez umowy między Wielką Brytanią a Unią Europejską nie jest mu straszny. Jak będzie potrzeba, to coś takiego wprowadzą. No i oczywiście tu jak to generalnie wygląda na funcie do złotówki. Mianowicie funt obecnie znajduje się na poziomie 4,7640. Tu jest też oczywiście taki poziom, gdzie wcześniej jakby tutaj sprzedający się mocno aktywowali, tutaj właśnie w tym miejscu złotówka się umacniała, także istnieje ten pewien potencjał na to, że tutaj mogłoby dojść, jakby jest potencjał, istnieje taka możliwość, żeby doszło do jakiegoś osłabienia funta, że złotówka się będzie umacniała. Natomiast jednak w sytuacji, kiedy został ten poziom pokonany, mogłoby dojść tutaj nawet do średniej 50-okresowej, czyli 4,78-70. Dlaczego mogłoby dojść do umocnienia funta, biorąc pod uwagę takie sygnały nowego premiera, że no deal Brexit, niestraszny, etc., etc.? No przede wszystkim dlatego, ponieważ jakby rynek jest już trochę zmęczony. Zmęczony tym funtem, tym stanem zawieszenia, taki patos, taka sytuacja patowa, czyli co dalej będzie, w którą stronę będą zmierzali, także nawet już może to, moim oczywiście skromnym zdaniem i też części komentatorów, taki no deal Brexit będzie nieco lepszym już rozwiązaniem niż po prostu utrzymywanie takiej patowej sytuacji. Także tutaj to, co warto mieć na uwadze, że mimo wszystko funt
funt mógłby zacząć zyskiwać na wartości. No oczywiście to też jakby dzisiaj też takimi ważnymi danymi dla funta będzie sprzedaż detaliczna według CBI. Oczekiwania są minus 15, ostatni odczyt był minus 42. Także tutaj może przesadziłem z tymi istotnymi danymi, ale tutaj generalnie te dane mogą jakoś wpłynąć bardziej na funta. A tak to oczywiście patrzymy na Borisa Johnsona i oczywiście nowy formowany rząd Wielkiej Brytanii i wszelkie decyzje. Także to jeżeli chodzi o funta. Przejdźmy teraz do franka. No frank generalnie, tu muszę bardzo zmartwić wszystkich frankowiczów. Frank zyskuje na wartości 3,8778. Widać, że jakby cały czas ma potencjał do wzrostów. Jest potencjał nawet tutaj dojścia, patrząc oczywiście wstecz na wykres, możliwe są szanse gdzieś 3,91, 3,90, także istnieje prawdopodobieństwo jeszcze umocnienia się o ponad 2 grosze. A to głównie wynika z tego, że frank szwajcarski jest taką bezpieczną walutą, do której, jakby do której uciekają inwestorzy w sytuacji napięć politycznych. Przypominam Państwu Iran, wczoraj prezydent Iranu powiedział, że jeśli chodzi o wszelkie mocarstwa obce niż Iran powinny się oczywiście, znaczy obce niż Iran, po prostu mocarstwa zachodnie powinny się trzymać za lat Zatoki Perskiej. To jest wszystkie kraje, które graniczą z Zatoką, które mają dostęp do Zatoki Perskiej, powinny mieć możliwość jakby tutaj wypowiadać się co do bezpieczeństwa tego obszaru, a oczywiście wszelkie inne kraje, kraje zachodu, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone powinny trzymać się z dala. No i oczywiście to budzi cały czas polityczne napięcie, w związku z czym ten frank może zyskiwać właśnie poprzez widmo tego konfliktu zbrojnego. Dobrze, szanowni Państwo, trochę się rozgadałem. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. To było wszystko w tym odcinku Co nowego u złotego i do zobaczenia.